okrutna hitlerowska machina wojenna spadła na Europę Zachodnią. Rzucona na kolana wojną błyskawiczną, znalazła się na krawędzi zagłady. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór ciemiężycielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Jest 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Więc mówisz, że chce mój zegarek, a ja myślę... Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej, odwracam się. Większość moich kumpli ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają Pietra, ale nikt tego nie okazuje. Na początku nie znosiłem Zussmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuje palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Styles chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótkowidza. A Yellow to weteran. Chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostackim. A, podnieśmy nieco stawkę. Święty Michał, to patron żołnierzy. Dba o mnie od czasu Kasserine. Zussman, 3 razy w 10 sekund. I jest twój. No nie wiem. O, zawsze możesz spękać. Stawiam na Zussmana. Okej. Wchodzę. Nie patrzę. Licz po prostu czas. Wracając do tematu... Z kumplami wbiliśmy się na partyjkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale panie, a Jelo bije się, jakby było ich dwóch. A mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za sześciu. A, tam na co komu durny wisiorek. Tobie się przydawał. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Ej! O 18 odprawa, spóźnimy się! Ja nas ochronię, Daniel. Spokojna głowa. Odprawa zaraz się zacznie! Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zeżrą cię na śniadanie! Nie ma mowy, sierżancie. Jesteśmy ciężko strawni. Zważaj na słowa, Zussman. Za mną! Mam chwilowo farta. A więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia! A potem Ren. Damy radę, Daniels. Dziś, wespół z naszymi sojusznikami, wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie 4 lata.
Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy, to nasz triumf zostanie zapamiętany przez cały świat na niezliczone pokolenia. Mówię tu o chwale, żołnierze. Wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Ma gadane. Zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Austin w święto dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. Porucznik Turner ma baczenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech mnie diabli, jeśli nie spróbuję. Więc teraz lub nigdy. Hej, chciałbym zwrócić do takiej. Poczekaj, aż trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, żadnego okopywania się na brzegu. Musimy nadzierać. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. Dajcie im popalić, chłopcy! Bombardowanie miały zniszczyć trzon obrony, prawda? Boisz się, szeregowy? Nie, sir. A powinieneś. Daniels, masz ognia? To jasne. Wszyscy padnij! Uwaga! Na ziemię! Jakieś 500 metrów! Musimy się wycofywać! Nie! Trzymamy się misji! Lądujemy! Zdryfowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika! Cała na dół! Uwaga! Trzymajcie się! Kurwa mać! Jakieś 200 metrów! Jakieś 20 sekund! Zgodnie z planem! Wszyscy do wału! Koperto! James! Rozwalcie ten trud rurą Bangalore! Przygotować się! Zaczyna się! Otwieraj lampę! Nie ma tutaj osłony! To był kurwa rozkaz! Otwieraj! Weź Bangalora i dostań się do wału! Musimy przebić się do bunkru! Daniels! To jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! Dasz radę! Tak jest! O Jezu! Przeładują wróty!
Daniels! Użyj rury, będę cię osłaniał! Kiedy się przebijemy, lecimy do bunkru! Prawie na miejscu! Wyciągaj, wyciągaj! To zaraz wybuchnie! Naprzód! Broń gotowości! Do ataku! Dalej, 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 dalej! Do kopu z biegiem! Rzucam granat! To zaraz wybuchnie! Naprzód! Broń gotowości! Do ataku! Dalej, 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 dalej! Do kopu z biegiem! Rzucam granat! Wygląda kiepsko! Proszę, weź to! Dzięki, stary! Cel na dziesiątej! Zabiła! Dobra, grzejemy! Granat! Wyrzucam granat! Wszyscy się ruszymy! Musimy się dostać do bunkru! Drogowie przed nami! Daniels, idziesz z Usmanem przodem!
Rozwalcie te bunkry! Jazda! Rzucam granat dymny! Skopy się okopali! Daniel, rzuć granat do tego bunkra! Granat! Pierwszy oczyszczony! Wyjazd! Bunkier czysty! Musimy je zdjąć! Musimy się dostać do bunkru! Hajdę, nie popij! Jęki! Daniels! Potrzebujemy dymu! Rzucam granat! Rzucam granat! Bruchy! Tutaj czysto! Biegniemy dalej! Niemcy! Przejdź na przód! Plaża pod ostrzałem artylerii! Następna fala szturmowa nie da rady! Musimy się ruszać! Wynoszą nas wychodzi! Tak jest!
drodze! Ostrożnie! Dobra, Zussman! Jeszcze jeden! Damy radę! Nie ma osłony, otworzyć się ruszyły! Próbują uciec! Teraz! Na tyłach nie zwalnia! Wrogowie są nad bunkrem! Zbliżają się z zachodu! Trafiłem go! Próbują nas wymanewrować! Trafiłem go! Opuszczają osłonę! Rzucam granat! Kurwa w pysaku! Nacieramy! Trafiony! Trzymać ogień! Nadchodzą z północy! Leży! Rzucaj! Łap! No to jazda! Ah!
kurwa! Na 12! Dalej, stary! Nie mogę iść! O, w dupę. Zabierz mnie stąd, kurwa. Wyciągnę cię stąd, trzymaj się! Do punktu opatrunkowego! Po lewej! Nie mam amunicji! Znajdźmy osłonę! Ilu? Zbyt wielu! Kurwa! Czysto! No dalej! To ma być kurwa czysto! Tracę zbyt wiele krwi. Trzymaj się! Nie wychylaj się! Dorwałeś ich? Ciągle atakują! Nie mam amunicji! Uwaga! Oberwał! Ruszamy! Ruszajmy się! Mam cię! Kurwa! Możemy zejść tędy! Mam cię! Kurwa! Nie wychylaj się! Nie mam amunicji! No w mordę, wykrwawiam się! Przyciskaj ręce do rany! Już niedaleko! Pośpiesz się! Ruchy, ruchy! Dobra, trzymaj się! Sanitariusz! Potrzebuję morfiny! Tylko tu nie mdlej! Czekają na nas dziewczyny w Paryżu! Serio? Pewnie, że tak. Ja... A może... dasz popatrzeć na swoją dziewczynę? Jaja robisz? No nie jedzę! I tak i się widzę. Odpocznę sobie tutaj. Nie, nie, nie. Tylko mi tu nie mdlej! Hej! Daniels. Jestem. Pomóż mi. Potrzebny mi pierdolony sanitariusz! Zajmę się nim, zjeżdżaj! Zajmę się nim. Potrzebuję cię, Daniels. Posłuchajcie! Przy farmie wzdłuż drogi stoi niemieckie ciało! Walą z niego w plażę! No dalej! Wrócimy po ciebie! Sprawdź amunicję i granaty! Słyszeliście go! Zrób miejsce! Odsuń się! Idziemy dalej! Daniels, amunicja! Ciało jest za drogą! Potrzebuję amunicji, poruczniku! Musimy rozwalić to ciało! K-1!
Kiedy dotrzemy na farmę, musicie być gotowi. Szybko! Napieprzają w plażę, ile wlezie! Czołem na piętrze stodoły! Skryjcie! Rozwalcie KS! Potrzebuję amunicji, poruczniku. Rozwal to działa! Daniels! Termin! Wysadzam! Dobra robota, Daniels. Dobra, panowie. Zbiórka przy mnie. Chodźmy. Pearson, potrzebny mi raport strat. Straciliśmy zbyt wielu ludzi. Ale opanowaliśmy plażę. Za cholernie wysoką cenę. Daniels! A myślałem, że widziałem już wszystko. Nic mu nie będzie? Ta. Nieźle go podszywali. Było zostać na łodzi. Teraz nam mówisz. Hej, za to, co zrobiłeś. Dziękuję ci. Jesteśmy kwita. Może przeżyjemy. Do końca? Do końca. Przyczółek jest nasz! Rozbijamy obóz wyżej przy drugim żywopłocie. Witamy w pierwszej dywizji. Jesteś daleko od Teksasu, farmerze. Nikt z nas nie był na to gotowy. Ale dobrze sobie poradziłeś. Dzięki, sir. Znaczy... Będzie dobrze, chłopcze. Dziękuję. Tak jest. Tak będzie. Nie wiem, kto...